Dobry wieczór Państwu raz jeszcze z Grodziska Wielkopolskiego. Rozpoczynamy trzecią i ostatnią część konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Jagiellonią Białystok. Tym razem jest z nami Bogdan Ciru, obrońca Zielonych. Witaj, dobry wieczór. Oraz Piotr Przyborowski, który będzie tłumaczył wypowiedzi naszego zawodnika. Poproszę o podsumowanie. Dzień dobry. How to start? I think it was a good game for us, especially first half. We stay good on the press, we take some ball and we create some chances. But after, I think second half, after a red card, was hard for us to keep this rhythm and it was hard to run, to catch the player, to catch the ball. So I think in the end we are disappointed because first half was like good for us and we have like hoping that second half we can score. So for me I'm really disappointed, but it's life. Bogdan mówi, że to był ogólnie dobry mecz dla Warty na początku tego spotkania przynajmniej. Po tej stracie gola drużyna zdołała się podnieść i później stworzyć kilka dobrych sytuacji. I tak naprawdę wszystko zmieniła ta czerwona kartka w tej drugiej połowie, bo najpierw strata gola na 1-2, a później właśnie czerwona kartka i ciężko już było gonić rywala. I podobnie jak cały zespół jest po prostu bardzo, bardzo smutny i wściekły z powodu tego wyniku. Dziękuję bardzo. Proszę. Antoni Malinowski, Łoczek Stragasa. Bogdan, byłeś piłkarzem Jagiellonii przez 3 lata. Teraz miałeś pierwszą okazję, by zmierzyć się z swoją byłą drużyną. Jakie uczucia towarzyszyły ci przed tym meczem? I used to be playing with Jagiellonia for 3 years and it's the first time that you play against Jagiellonia. What were your feelings? Yes. They improve a lot. I mean, they make progress this year. For them, they are very, very good. I think they will fight for maybe for championship, but for the moment, for me, how was when I was and how they are now, they improve a lot. Jagiellonia rozwinęła się bardzo od momentu, kiedy odszedłem z tego zespołu. Minął już tak naprawdę rok. I drużyna Jagiellonii poczyniła bardzo duży progres. Najprawdopodobniej będzie walczyć o najwyższe cele w lidze, być może nawet o Mistrzostwo Polski. Chciałbym jeszcze tylko dopytać, czy Bogdan uczuł przed tym meczem taki szczególny może sentyment do tego meczu, raczej podchodzi go od tego meczu jak do każdego innego spotkania. Did you think anything special before? No, it was hard to see my friends from there because I have good relationship with them. I spent 3 years, so of course you in time you have relationship with the players. I think was not because I'm here now, I want to win. I'm happy where I am now. Oof. So no feelings in the pitch when the whistle start, I'm focused just on my team. Oczywiście dla Bogdana to było bardzo dobre i miłe uczucie, że mógł spotkać się ze starymi kolegami z Jagiellonii, ale teraz jest zawodnikiem Warty, koncentruje się na zwycięstwach właśnie z Wartą, więc wraz z pierwszym gwizdkiem te emocje czy wszelka nostalgia opadły i liczyło się tylko zwycięstwo dla Warty. Proszę bardzo. Jak Mikołaj Krzak, Radio Meteor, delikatnie wchodząc do tego meczu, Rumunia ostatnio awansowała na Euro 2024. Forma Bogdana ostatnio jest coraz lepsza. I czy Bogdan myśli, że może powalczyć o bilet do Niemiec w składzie Rumunii? I understand. I don't want to speak about this because I was there. I have 3 selection of national team, and I think when I come here, it's strange because for me Poland is much better than Romania league. And when I play also in Jagiellonia, they didn't select me. But for me, I think it's end of the story there. So I think I will not go. Bogdan nie chce się na ten temat zbytnio wypowiadać, ale kiedy przychodził do Jagiellonii i później kiedy też grał już znowu w Rumunii, no to jego zdaniem Liga Polska jest dużo lepsza, jest lepszą ligą od Ligi Rumuńskiej, ale kiedy grał w Jagiellonii nie dostawał tych powołań. No teraz wrócił tutaj do Polski, ale nadal tych powołań, tego powołania nie ma, więc na razie nie chcę się więcej na ten temat wypowiadać. Ale chciałem dopytać, ale to nie jest taki do końca temat zamknięty dla niego, czy jednak gdzieś tam w sferze marzeń może myśli o tym?
but it's not like the finished stage of movement. I know, but it's my feeling, how I feel. Also, we have some Gidze from Cracovia, who also have, he's in the good shape, and he's never there, so that's why I say for me I think it's not fair, but it's not my decision sometimes. Bogdan, zdajesz, wie, że to nie jest z jego strony przynajmniej definitywny koniec tej kariery reprezentacyjnej, ale mamy też Gica zawodnik z Cracovii, który też nie dostaje tych powołań. No i to nie jest ani jego, ani Bogdana decyzja, że tych powołań nie ma i może to po prostu uznać trochę za niesprawiedliwe.